jedziemy. Utworzymy stronę WW troszkę innym sposobem. Nowoczesne strony odchodzą od umieszczania w jednym pliku informacji o tym, co ma na stronie się znajdować i informacji o tym, jak to coś ma wyglądać. W tej chwili stosuje się tak zwane arkusze stylów kaskadowych i dziś spróbujemy właśnie stronę tą metodą utworzyć. Po pierwsze, pobiorę archiwum z plikami. Nacisnąłem lewą myszką, archiwum się pobrało, naciskam na strzałce. Poza ekranem w tej chwili jest opcja pokaż w folderze, ją naciskam. Jestem w folderze pobrany, wycinam to archiwum, przechodzę do foldera ze swoimi plikami. To prace klasy 8, wklejam folder. Archiwum trzeba rozpakować. Można zrobić to na kilka sposobów. Najprostszy będzie taki, prawa mysz, wybiorę wypakuj tutaj. Jeśli u Was nie ma tych przycisków od programu WinRAR, to tu będzie opcja wyodrębnij wszystkie i proszę z tej opcji właśnie skorzystać. Mam folder rozpakowany, skasuję archiwum, już nie będzie mi potrzebne. Zmienię nazwę mojego foldera, dokładając klasę i numer w dzienniku. Otwieram folder. Widzimy, jaka jest zawartość foldera. No i zobaczmy kolejno, jak wyglądają strony indeks 1, 2, 3, 4. Zaznaczę je wszystkie, klawisz Ctrl i kliknąłem na stronie indeks, naciskam Enter. No zobaczmy, to jest strona indeks. Mam tu hiperłącze na jedynkę, z jedynki hiperłącze powrotne na dwójkę, z dwójki hiperłącze powrotne do indeksu. To była strona trzecia, to jest strona czwarta. Te strony widzieliście już przy okazji pracy z hiperłączami. To było pierwsze zajęcie, gdzie samodzielnie wykonywaliście strony WW. Zmodyfikujemy teraz te strony. Otworzę je wszystkie w edytorze HTML Notepad++. Jestem z powrotem w folderze style klasa numer w dzienniku. Korzystam z tego, że wszystkie pliki są zaznaczone. Na którymkolwiek z nich prawa mysz, edit with Notepad++. Mam otwarte źródła wszystkich 5 stron. Rzućmy okiem. Ta jest zupełnie inna, to jest strona indeks, natomiast strony 1, 2, 3 i 4 są do siebie bardzo podobne, różnią się tylko treścią. Co innego jest opisane na tej stronie, natomiast na każdej z nich jest hiperłącze w postaci obrazka. Zobaczmy, oko zostało sformatowane nagłówkiem stopnia pierwszego, ten napis został sformatowany nagłówkiem stopnia trzeciego, a to jest akapit. Poszukam teraz elementu graficznego, który będzie tłem dla mojej strony. Wracam na stronę z poleceniem. Ciekawe tła znajdą się o w tym miejscu. Zaznaczam i skopiuję ten adres. Ctrl-C nacisnąłem. Załaduję nową kartę. Wklejam. Naciskam Enter. Mamy, jak widać, 540 rozmaitych teł. Poszukam takiego, które mnie zainteresuje. O, to wygląda dość subtelnie. Spróbuję je pobrać. Nacisnę najpierw na View More, żeby zobaczyć, jak to wygląda na większym obszarze. Odpowiada mi. Nacisnę Download Pattern, czyli pobierz tło. Plik zostaje tutaj pobrany, znana już metoda, naciskam na strzałce. Znów poza kadrem jest opcja pokaż w folderze. Nacisnąłem ją i to plik, z którego będę za chwilkę korzystał. Każę go stąd wyciąć, Ctrl-X. Jestem na powrót w folderze style 8A numerek. Otworzę folder IMG, bo tu są wszystkie obrazy i każę wkleić. Zmienię tę zbyt skomplikowaną nazwę na po prostu tło. tlo.png. U Was, przypomnę, rozszerzenia w nazwach plików mogą się nie pokazywać. To wszystko zależy od ustawień komputera. Jeśli się nie pokazują, to i tak trzeba sprawdzić, co to jest za typ grafiki, bo to będzie nam potrzebne przy używaniu tego pliku. Przejdę do Notepad++. Nacisnę nowy dokument, o w tym miejscu ta ikonka, można było też wejść do plik, wybrać nowy, zapiszę ten plik, mimo tego, że jest pusty. Plik zapisz jako style.css i każemy zapisać. Otworzę teraz plik, który jest przygotowany do kopiowania. O, to właśnie ten, do kopiowania. Żeby już nie było zamieszania, również otworzę go w Notepad++. Na dobry początek skopiujemy to, co jest pod jedynką. Te cztery linijki tekstu. Czwarta, piąta, szósta, siódma. Za chwilę wyjaśnię, o co chodzi. Zaznaczyłem, każę skopiować i wkleję to w arkuszu stylu. Ctrl-V. Co zrobiliśmy? Wkleiliśmy informację,
że to, co jest między klamerkami, będzie dotyczyło body, czyli całego ciała, czyli całej strony. No i jaka informacja jest między klamerkami? Background image, czyli z obrazka położonego w tym miejscu. Ten typ zapisu już znamy. Utwórz tło. URL oznacza adres. Zapiszmy zatem. Użyję tej dyskietki tym razem. No i zobaczmy, czy coś zmieniło się na naszej stronie. Przejdę na stronę indeks. Odświeżę. Nie ma żadnych zmian. Ta strona nie wie, że ma z tego arkusza stylu korzystać. Zamknę ten dolny panel i teraz muszę podpiąć, mówimy, arkusz stylu do źródła tej strony. Przejdę do pliku do skopiowania i zaznaczę to, co jest pod dwójką. Widać, że to kod HTML, mamy znacznik początkowy, znacznik końcowy. Za chwilę powiem, co do czego tu służy. Skopiuję, przejdę teraz do źródła indeksu i wkleję to o w tym miejscu. To podpięcie musi być w sekcji head. Zobaczmy, head, ukośnik head, a tu jest podpięty nasz plik. To informacja, co podpinamy, a to informacja, gdzie tego pliku ze stylami trzeba szukać. Ponieważ u nas plik style.css jest tuż obok naszej strony indeks oraz stron 1, 2, 3, 4, stąd wystarczy tylko wpisać tu nazwę pliku. Tu dodatkowo jeszcze informacja o tym, co to jest za typ pliku. Zapiszę i teraz odświeżę stronę indeks. O, teraz zadziałało. Widzimy subtelne tło pod spodem. No to w takim razie na stronie pierwszej odświeżamy. Tutaj nie widzę tego tła. Już się pewnie domyślacie, również na stronach 1, 2, 3, 4 trzeba podpiąć arkusz stylu. Przechodzę do źródła jedynki, wprowadzam jeden pusty wiersz i każę wkleić. Od razu zapiszę, przejdę do źródła dwójki, zapiszę, robię to samo w trójce i robię to samo w czwórce. No to zobaczmy, jak teraz się zachowują strony. To jest strona pierwsza, odświeżam, tło mamy, dwójka, po odświeżeniu również tło zadziałało, na trójce i na czwórce widać efekty. Na razie jeszcze niespecjalnie widzimy zastosowanie tego arkusza, no bo trzeba było i tak wprowadzić zmiany na każdej z tych pięciu stron. Natomiast dalej będę tylko i wyłącznie wprowadzał zmiany na arkuszu stylu, a te strony będę tylko odświeżał. Już w nich nie będę wprowadzał żadnych zmian. Zmianami będę kierował z pliku CSS. Jestem znów w pliku do skopiowania. Zaznaczę myszką to, co jest pod trójką. Skopiuję i wkleję do pliku CSS. Ale zrobię to o w tym miejscu. O, odrobina kosmetyki. Co teraz skleiłem? Jakie informacje? Na całej stronie, no bo tu jest body napisane, będzie obowiązywać czcionka o nazwie Verdana. Gdybym chciał, żeby to była czcionka Times New Roman, to w tym miejscu należałoby wpisać Times New Roman. Gdyby to miała być czcionka Comic Sans MS albo jakaś inna, to w tym miejscu trzeba tę informację umieścić. Tu mamy kolor tej czcionki. Navy to jest taki ciemny, niebieski, granatowy można powiedzieć. A tu jest wysokość tej czcionki, jej rozmiar, podany w pikselach. To PX koniecznie trzeba tutaj dopisać. Zwróćcie uwagę, każdy z wierszy kończy się średnikiem. Zapiszę. No i zobaczmy, jak teraz reagują strony. To jest strona czwarta. Odświeżam. Mam wszystko w kolorze i odpowiednio wielką czcionkę. Ta czcionka jest większa, dlatego że ona dodatkowo jest sformatowana nagłówkiem stopnia pierwszego, a to sformatowane jest nagłówkiem stopnia trzeciego. Zobaczmy, jak wygląda trójka, zobaczmy, jak wygląda dwójka, jedynka, no i indeks. Na indeksie niewielkie rozczarowanie. Owszem, czcionka urosła, natomiast kolory są fioletowe, tak jak hiperłącza używane. Nie granatowe jak tu. Jeszcze raz porównajmy. Widać, że jest różnica w kolorze. Hiperłącza rządzą się swoimi prawami. Jeśli nie ustawimy żadnych parametrów, to hiperłącze nieużywane będzie niebieskie, używane będzie fioletowe. Spróbujemy to zmodyfikować. Jestem znów w pliku do skopiowania. Tym razem skopiuję to, co jest pod czwórką. Te cztery wiersze zostało skopiowane w arkuszu stylu, tym razem nie w sekcji body, ale nacisnę Enter i tutaj dopiero to wkleję. Body to jest jeden z elementów naszych źródeł. Natomiast hiperłącze ma swoje własne parametry i te parametry tu właśnie będą wpisywane. Na razie ustawiłem tylko kolor, ma być zielony. No to zapiszmy i zobaczmy, jak zachowują się hiperłącza. Odświeżam. Już hiperłącza są zielone. Nawet jak przejdę na stronę pierwszą i wrócę, mimo tego, że hiperłącze zostało użyte, nie zrobiło się fioletowe i jest przez cały czas zielone. Znów jestem w pliku do skopiowania. Tym razem piątka. Spróbuję omówić to, co tu widzimy, zanim wkleję. Nieodwiedzony link, czyli taki, który jeszcze nie był używany. A
Link. To oznacza nieodwiedzony link. Ma być w kolorze zielonym, czyli taki jak ustawiliśmy do tej pory. Link odwiedzony, a visited, ma być w kolorze również zielonym. Czyli nie będziemy wiedzieli, czy jakiś link był odwiedzany, czy nie. Będzie to wyglądało estetyczniej. Natomiast po najechaniu kursorem na nasz link, a hover, ma ten link zmienić się na kolor czerwony. Teraz te tajemnicze napisy, które są między gwiazdka, ukośnik, gwiazdka, to jest tak zwany komentarz. To jest kod, który sobie zostawił programista, który nie będzie wykonywany przez stronę. Będzie zignorowany. Zaznaczam myszą o to wszystko, co jest między piątką a szóstką, skopiuję i, żeby już nie było galimatiasu, podmienię to, co przed chwileczką tu wkleiłem, każę wykasować. Nacisnąłem klawisz delete, a wklejam teraz wszystkie te trzy parametry dotyczące linku. Zapiszę i zobaczmy naszą stronę. Jestem na stronie index, odświeżam, no niby nic się nie zmieniło, ale zobaczcie, jak najeżdżam na linki, to one robią się czerwone. No zobaczmy, jak nacisnę, zadziałał, wracam i widać, że te, które są używane, nieużywane, są w kolorze zielonym, natomiast po najechaniu myszką uaktywniają się, zmieniając kolor na czerwony. Kolejne parametry pliku CSS. Znów jestem w pliku do skopiowania. Tym razem sformatuję nagłówek stopnia pierwszego, H1, a potem informację, jak ma się zachować ten nagłówek. Skopiuję, wklejam to pod spodem, czyli muszę tu dwa razy Enter nacisnąć i dopiero wkleić. Zobaczmy, jakie parametry ustawiam. Nazwa czcionki Comic Sans MS. Tu jest rozmiar tej czcionki, będzie spora, 48 pikseli. Na całej stronie zobaczmy 24 piksele, czyli tamta będzie dwa razy większa. Kolor będzie czerwony i wyrównanie tekstu do środka. Do środka strony. No to zapiszmy i zobaczmy, jak to działa. Tutaj nie ma niczego sformatowanego nagłówkiem stopnia pierwszego. Muszę przejść na stronę pierwszą, odświeżam i widzimy, dom przeskoczył nam na środek, wielkość 48 i jest w kolorze czerwonym czcionka Comic Sans MS. Zobaczmy stronę drugą, stronę trzecią, stronę czwartą. No to spróbujemy jeszcze sformatować obrazek. Jestem w pliku do skopiowania. Tym razem skopiuję to, co jest pod siódemką. Ctrl-C, wklejam w stylu na samym końcu. Dałem kilka pustych wierszy, żeby lepiej się czytało. Co ustawiliśmy? Background color i tu jest numer koloru. To już przerabialiśmy, więc nie będę tego specjalnie tłumaczył, skąd się wzięły te cyferki. To będzie kolor pod naszym obrazkiem. Jeśli obrazek będzie na przykład przezroczysty, to pod spodem pojawi się tło w takim właśnie kolorze. Następnie parametry dotyczące obramowania. Zakrzywienie narożników. 5-pikselowe. Style solid oznacza, że będzie to ramka ciągła, a może być przerywana, może być podwójna. Tutaj kolor ramki, a tutaj grubość tej ramki, grubość linii. No to zobaczmy, co udało się zrobić. Tu mamy jakiś obraz, odświeżam stronę. Pojawiło się tło, bardzo ciemne i czerwona ramka z zakrzywionymi narożnikami. Jak widać, zadziałało na wszystkich stronach. Tutaj tła nie widać, dlatego że nasz obrazek tym razem wypełnia całą przestrzeń pod sobą. Spróbujecie teraz samodzielnie wykorzystać wiedzę przed chwileczką uzyskaną. Proszę wykonać polecenie samodzielne zawarte w zadaniu drugim. Na koniec pamiętajcie, żeby cały folder skompresować i przekopiować go do oceny, ewentualnie wysłać mailem. Miłej pracy życzę.